Mimo sprowadzenia Holly Zadecha, Lech wciąż miał braki na pozycji skrzydłowego, dlatego drużynę kolejorza wzmocni Dino Hotić. Jakie cechy ma 27-letni bośniak? O tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Maciej Piętak, kłaniam się nisko i zapraszam. Na wstępie klasycznie przypominam o możliwości subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem. Także zachęcam do łapkowania tego materiału, jeśli ten Wam się spodoba. I tak, pierwotnie mówiliśmy i pisaliśmy, że film o Hoticiu pojawi się dopiero w środę. Natomiast już dzisiaj kolejorz opublikował informację, że bośniak przejdzie testy medyczne przed podpisaniem 3-letniej umowy, a skoro nowy zawodnik zawida do Ekstraklasy, to czas przybliżyć jego sylwetkę. Zatem Dino Hotić to zawodnik, który urodził się w Słowenii, w Lublanie i to właśnie z tym krajem ma więcej wspólnego 27-latek. Po pierwsze, rozegrał łącznie ponad 40 meczów w młodzieżowych reprezentacjach tego państwa, a po drugie to tutaj rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną. Był w juniorskich drużynach NK Domżale, NK Bravo, potem w NK Maribor, gdzie w wieku 18 lat zadebiutował w Ekstraklasie słoweńskiej. To były jednak złote lata Mariboru, te lata 2010-2017, kiedy Maribor rokrocznie sięgał po tytuł mistrzowski, dlatego młody, wówczas 18-letni Hotić nie mógł się przebić do pierwszego składu, dlatego został wypożyczony do drugiej ligi słoweńskiej, do klubu Verzej, w którym spisał się naprawdę dobrze. 8 bramek w 17 meczach mówi samo za siebie. Wrócił do Mariboru, ale jego pozycja w drużynie nie uległa zmianie. Po kolejnych 18 miesiącach w Mariborze, gdzie dostawał mało szans od trenerów tego zespołu Hotić, nowy nabytek Lecha został znowu wypożyczony, tym razem do ekstraklasowego NK Krsko, w którym w pół roku zdobył gola i zanotował 2 asysty w 12 meczach ligowych. Wrócił do Mariboru, zaczął dostawać nieco więcej szans i może pierwszy rok po powrocie z wypożyczenia nie był w jego wykonaniu spektakularny, natomiast kolejne 2 lata były naprawdę imponujące. Sezon 17-18 to 4 bramki, 10 asyst. Sezon 18-19 to 9 bramek i 6 asyst. Do tego mistrzostwo Słowenii, jak dotąd ostatnie z 6 trofeów w karierze Hoticia, 5 razy mistrzostwo z Mariborem, raz puchar Słowenii, do tego jeszcze liczne występy w europejskich pucharach, m.in. 5 spotkań w Lidze Mistrzów i jeszcze w międzyczasie udało się zanotować debiut w reprezentacji Bośni i Hercegowiny, do tej pory łącznie 4 spotkania dla tej kadry. W Mariborze spędził jeszcze pół roku, znowu udane, bo 4 bramki i 7 asyst, zanim po raz pierwszy opuścił Słowenię. Przeszedł do drużyny z Brugi, z Belgii, do Cercle. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwę tego zespołu. Też widziałem i słyszałem różne opinie na temat tego, jak powinno się wymawiać miasto Brugia. Niektórzy mówią Bruch, niektórzy mówią Bruche. Ja mówię Brugia, bo tak się mówi po polsku. Podobno, więc mam nadzieję, że mnie nie zjecie w komentarzach. Natomiast to jest nieistotne. W Cercle spędził 3,5 roku. Pierwsze 6 miesięcy to była aklimatyzacja, 7 spotkań ligowych, 1 bramka, ale kolejne lata to już naprawdę były świetne lata w wykonaniu Hoticia. Pierwszy sezon to były 4 bramki, 3 asysty. Potem w sezonie 2021-22, który był bez wątpienia najlepszym w wykonaniu bośniaka, to było 7 bramek i 11 asyst, a ostatnio niby tylko 5 bramek i 1 asysta, ale według expected assist, według tego wskaźnika na wyskaucie, tych asyst powinno być około 6. Tyle powinno być spodziewanych ostatnich podań, ale ostatecznie koledzy marnowali jego zagrania i skończyło się tylko na jednej asyście. Natomiast te 3,5 roku, w których Hotić strzelił 17 bramek, przepraszam, i zanotował 15 asyst, pokazują, że to jest zawodnik, który w lidze belgijskiej, w lidze, która jest przecież w top 10 lig europejskich, czasem nawet w top 7, no to jednak Hotić spisywał się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I co ważne, Hotić przychodzi do Lecha za darmo, ponieważ w czerwcu skończył mu się kontrakt z belgijskim zespołem. Rok temu Hotić miał oferty z Anglii, w tym roku miał oferty z Turcji, Belgii, Arabii Saudyjskiej, ale zdecydował się ostatecznie na ćwierćfinalistę ubiegłego sezonu Ligi Konferencji Europy, bo zależało mu przede wszystkim na grze w europejskich pucharach, a Lech oczywiście będzie grać na razie w eliminacjach do fazy grupowej Ligi Konferencji, ale jest duża szansa na to, że Lecha w fazie grupowej tych rozgrywek ujrzymy. Jeśli chodzi o takie cechy Hoticia, już nie analizujmy jego przeszłości, historii, teraz skupmy się na teraźniejszości.
Zawodnik jest dosyć niski, bo mierzy niespełna 170 cm wzrostu, ale jest świetnie zbudowany. Tak, niektórzy określają go mianem takiego małego byczka. Potrafi huknąć z dystansu, nie do obrony. Na pewno widzieliście na Twitterze filmy z bramkami, jakie zdobywał w Belgii. Polecam zobaczyć, jeśli nie widzieliście. Niektóre gole, niektóre bramki były naprawdę imponujące. Natomiast jeśli chodzi o inne cechy, Hotić dysponuje świetną techniką, dośrodkowaniami, przerzutami, a Liga Belgijska po meczu z Chętem opublikowała jego zdjęcie, w którym jest ukazany jako Leo Messi, który przebrał się za Hoticia właśnie, co też pokazuje, że jednak ma świetną technikę, reprezentant Bośni i Hercegowiny. Co ważne, to jest też zawodnik bardzo uniwersalny i wszechstronny, bo może grać nie tylko jako skrzydłowy, ale także jako dziesiątka. Natomiast wydaje mi się, że ze względu na jego doskonałe dalekie podania górą, lepiej będzie, jak będzie wykorzystywany na boku pomocy, szczególnie, że tam Lech ma większe braki, ale od biedy zawsze może zagrać także właśnie za plecami jakiejś dziewiątki, więc na papierze ten transfer jest praktycznie idealny. Bośniak zagra na kilku pozycjach, ma doświadczenie w walce o tytuł mistrzowski, ma doświadczenie w europejskich pucharach, strzelał dużo bramek, notował sporo asyst w lidze mocniejszej niż Polska i Lech wyjdzie na plus finansowo, bo przychodzi przecież ten zawodnik za darmo, przynajmniej teoretycznie, bo w praktyce pewnie była jakaś spora kwota za podpis zawarta w kontrakcie. Natomiast warto wspomnieć, że jeszcze rok temu drużyna z Belgii chciała za Hoticia 2,5 miliona euro, zatem naprawdę ten zawodnik jest sporo warty na rynku. Sam Transfermarkt wycenia go na ponad milion euro, zatem oczywiście nie warto się sugerować w 100% wycenami Transfermarktu, natomiast to też coś mówi, że to nie jest jakiś losowy placek z Ligi Belgijskiej, tylko to jest zawodnik, którego wyhaczył John van den Brom podczas swojej przygody w tym kraju i być może, mówiłem to podczas rozmowy z Radosławem Laudańskim, link znajduje się w opisie, być może skoro w Krakowie jest notes Kiko Ramireza, no to w Poznaniu powstanie notes Johna van den Broma, bo to jest kolejny zawodnik, który przychodzi z Beneluxu i zasili drużynę Kolejorza właśnie, więc zobaczymy, jak zaprezentuje się w Lechu Poznań Dino Hotić. Trzymam za niego kciuki, podobnie jak za wszystkich piłkarzy, którzy przychodzą do naszej ligi, żeby to byli zawodnicy jakościowi, bo dzięki temu poziom naszej ekstraklasy wzrośnie. To tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Maciej Piętak, kłaniam się nisko. Na koniec klasycznie raz jeszcze przypominam o możliwości subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem. Także zachęcam do łapkowania tego materiału, jeśli ten Wam się spodoba. A teraz już życzę udanego dnia i do zobaczenia.